naszych przyjaciół, którzy już kilkakrotnie przenosili nas w różną przestrzeń. Ja najbardziej chyba pamiętam uwodzenie, gdy zaczęli grać o wodzie i przyszła burza i na tłum, który tutaj wtedy jeszcze skakał przed inną sceną, która była na tarasie, płynęły takie dwa namiotowe okręty. Ludziom nie przeszkadzało, że pada, że woda. Wszyscy popłynęli w tan i tak bym was zachęcał do tego, żeby dzisiaj zatańczyć, zaśpiewać, przenieść się w magię chyba jednego z najbardziej znanych polskich zespołów muzyki korzennej na świecie. Koncertują chyba w każdym zakamarku świata. Ja przez wiele lat mieszkając w Irlandii, wielokrotnie w radiach irlandzkich różnych słyszałem właśnie ich. Nie Zenków, nie Kombi, czy tylko kapele ze wsi Warszawa. To oni są naszymi ambasadorami w różnych zakątkach świata. W Argentynie ludzie ich znają, w Stanach, w Kanadzie, w Niemczech. I znają ich w Gorajcu. I chciałbym, żebyście dzisiaj potańczyli, pośpiewali, przenieśli się w magię tych instrumentów, głosów, które w sposób wyjątkowy tworzą magiczny charakter. Przed nami guru muzyki tradycyjnej, kapela ze wsi Warszawa! W dalekiej emigracji i mieszkańcy Gorajca, których była niespełna wówczas 30, doświadczyli, bo mówili mi o tym, rezurekcji. Wskrzesiłeś to miejsce z martwych. Jesteś cudotwórcą. Nie ma w tym przesady. Jesteś jak janciowodnik z Gorajca. Jesteś jak derwisz słowiański, jak żerca leśny. Pozwólcie, kochani, witamy was bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dzisiaj tutaj, jak przybyliśmy, spotkała nas dosyć smutna informacja o jednej z najwspanialszych dusz z Lublina, z chatki Żaka, z Orkiestry Świętego Mikołaja, Ewie Zabratowicz. Mamy taką gorącą prośbę. Wyciszmy się teraz na chwilę, pomyślmy albo o Ewie, ci wszyscy, którzy ją znali, a wszyscy, którzy byli kiedykolwiek w ciągu ostatnich 30 lat na Mikołajkach folkowych, musieli ją spotkać. Ona tworzy ten ruch od początku. Ona jest z nami w tej folkowej familii. Współtworzy też pismo folkowe. Połączmy się po prostu przez chwilę w ciszy, w takim skupieniu z Ewą, a ci, którzy jej nie znali, to niech wspomną sobie teraz jakąś dobrą duszę, którą mają w pamięci. Wyślijmy dobrą energię po prostu dla Ewy Zabratowicz. Thank you.
No, nie ma prostszej figury, ale zobaczcie w obrotach już tańców, w praniu, że to różnie z tym bywa. Nie wymagamy żadnej koordynacji, precyzji. To nie jest zespół pieśni, tańca i kucańca i macańca. Każdy sobie wolnym tancerzem w naszej Rzeczypospolitej. Każdy tańczy, jak mu w duszy gra. Taniec pisaków, łapki góry. Trzymać, to jest ta radomska szkoła chałupców rytmicznych. Profesor Piotr Linagiński, oryginalny, nasz kandydat na ministra kultury i sztuki. Nie będzie gorzko, Marcin, nie będzie, wybaczysz nam to później, gorzko będzie później. Ale jeszcze jedna historia mi się przypomniała, muszę ją przytoczyć. W roku 2020, kiedy świat wstrzymał oddech, a Czesław Białczyński powiedział, że wtedy miało miejsce zjednoczenie wszystkich sił ciemności, największe w historii ludzkości. Przyjechałem do Gorajca i mówię: Marcin, tylko tutaj właściwie możemy być jeszcze normalni. Możemy pójść do lasu, bo nikt nie zakazuje. Możemy napić się wody z rzeki. Mamy wszystko, co jest potrzebne do przeżycia. Ty nauczyłeś nas, wychodząc gdzieś daleko w świat, do tak naprawdę przetrwania w tych współczesnych czasach szaleństwa, tworząc małą ojczyznę, małą enklawę wolności i gospodarności, bo trzeba być dobrym gospodarzem, bo wiem, że nie sypiasz, nie wiem, jak to robisz, jesteś permanentnie 2-4H na nogach, więc to jest absolutnie fenomenalne. Dla ciebie dzisiaj gramy i dla twojej rodziny tutaj folkowiskowej. Thank you.
nas usłyszą na wiejskiej Warszawie. Idziemy po was. Co na tym Jorniło się działo. Moi drodzy, ku wolności, prosto od Jakubka. Galicja. Jeszcze chwila, żeby było pięknie widać wszelkie okrzyki, radości. Ale popłynęli, nie? Uwaga! Bijemy brawo! No i teraz porządny okrzyk, żeby to było widać na zdjęciu. Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Ura! Zaorali system! Dziękujemy!